Mano, z tej strony Predom D, a dziś nagrywam kolejny odcinek, tym razem z funkcji. Zapraszam do oglądania. Więc bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do DevSec++. Zaczynamy od funkcji. Problem takiej najprostszej funkcji jest właśnie to main. Tutaj mamy typ funkcji, jaki zwraca, czyli w tym przypadku integer, i zwraca liczbę całkowitą. To jest to return 0, jak kojarzycie. To jest właśnie rzecz, którą zwraca funkcja. Nazwa funkcji, nawiasy na argumenty i kod funkcji. Argumenty omówię w przyszłym tygodniu, dzisiaj zajmiemy się najprostszymi funkcjami. Więc tak, żeby taką funkcję zadeklarować, nie deklarujmy jej w mainie. Robimy sobie, przechodzimy nat main, czyli tutaj. Piszemy sobie void, czyli funkcja, która niczego nie będzie zwracała, bo nasza funkcja na przykład będzie wyświetlała tylko komunikat, więc nic nie zwraca, więc typ void. Przykład void napis, dwa nawiasy, log funkcji. I tutaj możemy właśnie zrobić na przykład cout funkcja. To jest taka najprostsza funkcja. Teraz jak uruchomimy, tak widzicie, nic się nie pokazało. Ponieważ funkcja nie jest użyta, jest tylko zrobiona. Main to jest funkcja, która się wykonuje przy starcie programu. Czyli żeby taką teraz, żeby ten to pokazać, trzeba wywołać funkcję napis. Czyli napis, nawiasy, nazwa funkcji, nawiasy, średnik. Teraz jak uruchomimy, jak widzicie, pokazuje nam się napis funkcji. No i po prostu możemy też, tutaj możemy zrobić cały kod z maina, a później to. No i żeby na przykład to nam działało jeszcze raz, możemy zrobić main, czyli wywołujemy z powrotem tą funkcję. Powinno nam teraz to w nieskończoność pokazać. Jak widzicie, cały czas nam w dół, widzicie ten na pasku, cały czas nam pokazuje funkcję. To w nieskończoność będzie działać. Wywołuje funkcję, pokazuje napis, później wywołuje tą funkcję, funkcja wywołuje tą funkcję i bez przerwy wywołuje nam tą funkcję jeszcze raz. I na tej zasadzie można robić wszystko. Więc z funkcji bezargumentowych to wszystko i zapraszam Was do przyszłego odcinka za tydzień. Cześć!